Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj z podkładu Corsa C. Z podkładu Corsy C. Będziemy wyjmowali licznik. O, tu ma przegląd, a nie wskazuje cyferek, ale jest chyba 222 701, a tryb jest 556 km i 100 metrów. Nie wiem, czy to widać na filmie. Jaką masz dolegliwość? Widać, nie? Czyli nie działa podświetlenie po prostu. Tak by podświetlenie działało. Tak więc przywitałem się z wnętrza auta. I dalej będę kontynuował. Na co przyjechało auto? Wycieki. Siatka na atomiku i nie działają kilometry, czyli nie pokazuje kilometrów. To już naprawiliśmy. Proszę, lubię te dźwięki. Co, że są drzwi zamknięte? Nie, stacyjka nie włączona. Co ona mówi? Kurde, jeszcze raz ją włączę. Co ona mówi? Nie ma pojęcia. Ten jest już przebieg. Więc jest dobrze. To jest jedna rzecz. Siatka i wycieki. Wycieki to będzie długi film. Się przygotujcie. Ręce, które leczą. Tak to mogę po prostu nazwać. Jeszcze kluczyk stacyjny. No to piszczy, coś mi tu nie pasuje ogólnie. Więc to zostało do poskładania. Nie, trochę spróbuję, żeby to wykręcić. Chciałbym, żebyś się dowiedział, ile oleju było wlane i jak dawno temu. A może podacie po prostu, że jak 2 tygodnie, 3 tygodnie, miesiąc temu było dolewane, to idzie dotrzeć no mniej więcej ile kilometrów jest zrobione. My to też takie jesteśmy, żeśmy stali tyle, żeśmy nawet pod maskę nie zajrzeli. No ale nie dał rady wtedy. Zajrzymy teraz razem. No dotąd jest, czyli jest paznokcie, pokaż dotąd, nie? Taka jedna kosteczka jest wolna. No nie wiem na ile kilometrów. To przede wszystkim nie olej. Kiedy był olej zmieniany, bo ten jest taki. No, po zapachu należałaby mu się wymiana. Nie wiem kiedy było robione. Gdzieś powinna być karteczka? Nie wiem. Nie widzę nic. Ten chłodzenia jest tyle. Tam jest, że jest gorący, a teraz mu puścimy, a tu jest, że jest ciepły. Tutaj do zgrzewu mniej więcej. Następny frędzelek. Ale to ci wytłumaczę później. No jest dokładnie. No jest idealnie, nie? Czyli tak, oleju tak mu nie ciekło, znaczy nie wiem na ile kilometrów, kiedy było dolewane. Nie dostałem takiej informacji, jakbyś mógł porozmawiać z właścicielem auta. To bym ci za to wdzięczny. Kiedy oleju było dolewane? I ile? I mniej więcej ile kilometrów jest zrobione? To jest takie, wiesz, no na razie jest na pełno, nie tu i tu. Co my tu jeszcze mamy? Hamulce. Hamulcy, powiem ci szczerze, że nie widziałem. Tam gdzieś.
Jest. No na maksa jest. No na maksa jest. No. Prawie no. Mikrometry. To mamy olej chłodzenia. Hamulcowy. Spryskiwacz jest tam na dnie. Tam jakieś uzupełnimy. W gratisie. Ten... No i smaganie. Ale smaganie to ja bym myślał, że to jest właśnie ta puszka. I ono jest elektryczne. Więc nie widzę nigdzie płynu, nie? Teraz tak, no ma prawo się pocić, nie? No takie coś, nie? No co, odmę? Odmę wymienić? Czy przeczyścić? Odmę przeczyścić, o! Przeczyścimy odmę. Przeczyścimy odmę i oczywiście to zapocenie jakoś trzeba umyć, nie? To nie podlega dyskusji. Tam dalej. Tam, na skrzyni biegów, takie zapocenie. Kurde, no umyłbym to, no umyłbym to dokładnie. W jakiś tam sposób. I popsikał czymś, nie wiem, białym smarem. Do uszczelek silikonowym, kurde, nie wiem, coś tam zrobił, nie wiesz co, żeby zadziałał, nie, jakąś chemią, czyli no do uszczelek, silikonowy spray, do uszczelek, do gumy, no, takich rzeczy. Dalej, pasek do sprzętu, dobry, zapocenie szukamy, tam jest, o, widać, nie, tam jest zapocenie całe, kurde, dalej to ci... Ciężko by mnie pokazać, ale próbuję tam wejść. Jestem. No ale to myślę, że cieknie stąd i spod pokrywy. I to jest drugi przypadek, gdzie cieknie spod pokrywy, bo tam jest jeszcze mokre. Jak jest... To jest pompa klimy? Z pompa klimy chyba. Tam jest jeszcze mokre, to też cieknie tutaj, tak jakby stąd. Kurde, to się poci, ten silnik się konserwuje, ale to nieważne, na pewno można umyć, nie? Uszczelnienia tam, no tu uszczelka myślę, że kurde, zlituj się. Jestem wymieniaczem, a nie naprawiaczem, ale uszczelka by się przydała. Ten, no gdzie on ma jeszcze, tu ma zapocenie jakieś. Tu, ale to może być po flejtuchu, jak wymieniał filtr oleju, jakiś tam partacz, nie wiem. Nie będę wnikał, bo tu z góry nic nam, może tam niż, nie wiem. Tu jest też jakieś zapocenie, kolejne, nie? To jest zapocenie. Czyli jak sobie tam liczymy je, to ile tam jest? 4? 5? No, no jest ich kilka, nie? Ale to są takie zapocenia, nie? Ja bym to umył przed przeglądem. Czy na teraz też mogę umyć, nie? Zaczmy, czy się bardzo pocić, nie? Tu można odmę przemyć. Tam smar silikonowy. Kurde, uszczelka. Kurde, poci się, on się konserwuje. No, zaczymy go od dołu. Zobaczymy go od dołu i dopiero będziemy dalej dyskutować, nie? Tyle chyba. Nie wiem, czy sobie dzisiaj do licznika nie zajrzę. Jeśli tam miał czas, no najcie rzucić okiem, jak tam, jak to stwierdziłeś, grają nasze patałachy. Grają nasze patałachy. Takich słów dokładnie użyłeś, więc... o. Więc, iż gdyż... To tyle na ten pierwszy filmik. Chciałbym może się odezwać, zadzwonić. To przedyskutujemy na bieżąco. No dół, nie? Dół. Postaram się jakoś skupić. No chyba troszkę gorzej jest, no gorzej troszkę jest niż na telefonie. Na żywo jest troszkę gorzej. No? Kurde, jak porównuję. Nie, ale kurde, fajnie wygląda, że fajnie wygląda w filmie. O kurde, zajebiście. Czyli tu jest jakieś przepocenie, tu jest jakieś przepocenie. No tu jest kropka, nie? Tu w tym miejscu.
No ale czy ona kurwa o czymś świadczy? To jest brudno tego, dokładnie. To jest brudno tego. No pokrywę zaworów mu chyba uszczelnił. Umył i zobaczył. A ta siatka to wygląda tak, nie? O to mi chodziło. Więc... chyba widać. Ale ogólnie... ogólnie to ładne. Znam już chyba był. Więc... nie będę wnikał. Się przywitałem. Co my tu mamy? Czy usterki? Siatki, siatka. Wycieki oleju. Spod pokrywy zaworów chociażby. No i ten licznik, nie? No i ten licznik. Czy mamy już zdiagnozowany? Chyba jeszcze, że to ktoś próbował ukraść. Nie zdołał. A to było... to ukradli. Ktoś to ukradł, nie? Sierpa. Tu z przodu jakiś kratek brakowało. No kurde. Jest w zasadzie wszystko w komplecie, nie? Naprawdę ładny samochód, nie? Tam lekkie ma wypociny silnika. Ale to chyba już przerabialiśmy. Albo będziemy przerabiać. Co to tutaj jest? Jakaś spolerowania. Jakaś ryska. Tu jakieś ryski. No ładny, ładny jest. Troszeczkę zderzak. No ile to pomoże, jak dobierze kolor. O. Takie. No ładny jest, nie? Tutaj ma coś. Takie coś mu się przytrafiło. Nie wiem, może z tym zawalczymy. Tak na żywioł. Na przypał, nie? Rejestrację zaklejam, bo nie chcę mi się wycinać potem tego z filmu. Za dużo jebania. Ten... a to jest z czasów auto, kiedy już nie ma tej nalepki. Tutaj. Na szybie. Z lampy, kurde, troszeczkę ręcznie jakby tam je natłuścił. Coś naniósł, nie wiem. No dobra, spawacza mam w drodze. W zasadzie to szykuję spawarkę. Spawarka jest tam. Ojejku. Tam jest spawarka. No nie wiem, tam szczegóły. Trzeba się tam dostać i podnieść auto. To mamy to. O, długo to trochę przetarłem. Tutaj jeszcze nie, to widać. A tu już przetarłem, nie coś tam. No składamy, czego spuścić z wieszaków. Najlepiej spławać ładnie od góry. No odkręcałem też tą flanszę. Dobra, tyle. Zobaczymy, ogarniemy trochę przód. I w zasadzie na dół. Tak to wygląda od dołu.
sumie na filmie, teraz, na filmie teraz wygląda gorzej. Rzeczywistość jest ładniej. Tak to wygląda od dołu. W rzeczywistości jest ładniej. To ci zdjęcie podeślę. No, co nam tu zostało? Uszczelka pokrywy zaworów. Licznik poskładać, takie rzeczy. W sprawie tego wycieku. Tutaj co był wyciek taki. Po cenie się, nie wiem. Zadzwoń. Musimy jakoś na ten temat porozmawiać. Coś mi się popierdoliło z ostrością. Brudny? Nie, już lepiej, dobra. Jeżeli chodzi o... No nie, słońce chyba za dużo. Jeżeli chodzi o podświetlenie kilometrów w liczniku, to jak widać, po lewej, po prawej stronie od góry są takie styki, a my założyliśmy tylko po lewej, po prawej, czyli nie działało będzie jak jest normalnie, że tak powiem, bez świateł. Jak światło włączymy, dopiero nam się to podświetli. No, takie coś jak się dokupi, to w zasadzie wymiana to jest 15 minut. Więc to przekażemy po prostu właścicielce auta. Teraz Vicus Range, czyli... O, bateria. Czyli ten uszczelka pod pokrywę zaworów. Myślę, że to nie będzie trudno. Tutaj było to tak wpięte. Rozumiem. Tu było to tak wpięte. Po prostu pstryk, pstryk do góry tutaj. Jeszcze się musiało tam zahaczać, nie wiem. No i tu są parę śrubek jest. Odkręćmy je. 8 śrubek. Odkręćmy je i myślę, że pokrywa powinna być nasza. Oczywiście, jeżeli nie, urwie się śrubka. O nie, o nie, o nie, o nie. Jest troszeczkę więcej tych śrubek. Tutaj jak to podniesiemy, to pojawiła się ta, czy to już jest 9. Tutaj naciskamy pstryk, od cewki nam wychodzi wtyczka, bateria. Tutaj w tą stronę tak posunąć, a tak uderzyłem ręką. I mamy jeszcze tu 4 i 2 od cewki, żeby... No jeszcze tutaj, a nie, to wcale dobra. Tu mamy jeszcze 4 i 2 od cewki. Proszę, jak się błyszczy. Słońce tak pada. No pokrywa, nawet nie trzeba się z nim szarpać, odeszła lekko. Łańcuch widać napięty. Sztywne to wszystko. Czyli dobrze. No tak to wygląda. Tutaj w tym kanale chciałem pokazać. Może tak, przysłonię słońce jakoś. To widać. No tu jest na grubo, nie? Kurde, bez lampy spróbuję. No, bez lampy lepiej widać. Jest cały zarośnięty tutaj, ostro. No, pokrywa wygląda tak. Jest od niezmieniania oleju. Takie się nagary robią. Czy co, płukankę zrobić? Tam można było przemyśleć płukaneczkę. Na razie to co widzimy, to umyjemy. No jedziemy teraz z Hoxem. Corsa ze Śląskiego. Corsa ze Śląskiego. Corsa C. Poskładałem tutaj. Ktoś nie ma tajemnic. Ten kabelek się urwał. Jest polutowany. To nie wiem jak wyczyścić. Nie mam pojęcia, tam miałem czymś popsikać. No i tutaj coś jest w tych wyciekach, ale to może zostanie. Niestety jest lista życzeń. Wyciek od strony skrzyni. Jeśli obserwować, nie wiem, no, trzeba by zacząć, ile tego oleju jest, ale to trzeba zacząć na necie. Ta odma jest w tej obudowie, nie? W zasadzie no ja ją dopisuję prosto do listy życzeń, nie, że niestety, ale jest do wymiany.
Pukankę może jakąś czemu zrobić. Z życzeń jeszcze manetka kierunku wskazu. Bo coś tam się przywiesza. Co tam więcej? No nic. Jeździ obserwować. Wyświetlacz, wytłumaczę, działa w jednej pozycji, w drugiej nie. Ale da się odczytać przebieg. Tyle. Zachęcam do subskrybowania kanału. Pod filmem link do mubi.pl, do kalkulatora mubi.pl z cashbackiem 150 zł. Pod filmem. Siema, na razie, pozdro. My to też takie, widzisz, staraliśmy tyle i nie zajrzeliśmy nawet pod maskę. No to jedziemy, co wiesz, tak już był ze mną, zajrzymy pod maskę. Olej, coś tam wyszło na tym. Takie coś. Tak, ze szmatki. No tyle jest oleju. Ze szmatki, jest tam dęda. O kurde. No tyle jest oleju. My to też takie jesteśmy, wiesz. Żeśmy stali tyle, żeśmy nawet pod maskę nie zajrzeli. Ale dobra, mogę to zrobić sam. Natomiast jesteś osobą odpowiedzialną za tą naprawę, nie? Olej! Kurde, nie będę cię oszukiwał. Jestem już po pomiarze. Jest tutaj dotąd. To może włożyć szes. Kurwa mać! Się nie odzywaj. Tak jest. Nie, nie puszczę chyba tych słów.